Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj poprowadzi nas fragment z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał uczniów do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Myślę, że w naszej rodzinie Zoomowej nie trzeba nikogo zachęcać do tego, żeby służyć. Każdy z nas służy drugiemu człowiekowi, tak jak potrafimy, w różnym wymiarze, w różny sposób. Ale dzisiaj chciałabym Was zachęcić do krótkiej refleksji i modlitwy, zwracając uwagę na trzy elementy tej służby. Ogień, hojność i miłość. Zadajmy sobie pytanie, czy w naszej służbie jest ogień Pana, a więc mam siłę. Zadajmy sobie pytanie, czy jest hojność, a więc chcę. Znajduję takie przestrzenie, w których mogę komuś pomóc. Nawet jeśli nie wiem jak, nawet jeśli nie mam pomysłu, to jestem gotowa, żeby pomóc hojnie. I trzecie, miłość. Wielu świętych mówi o tym, że nasze czyny, które wypełniamy, mają ogromną wartość przed Bogiem, kiedy są połączone z miłością. Więc zadajmy sobie dzisiaj to pytanie, czy jest we mnie ogień Boży, hojność wobec drugiego człowieka i miłość we wszystkim, co robię, służąc drugiemu. Prośmy Matkę Bożą, oblubienicę Ducha Świętego, aby wstawiała się za nami, byśmy służyli Panu w sposób, który będzie dla Niego radością. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam pięknego dnia i zapraszamy dzisiaj do Dzietrzkowic, jest to województwo łódzkie, na koncert o godzinie 17 w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Będzie to koncert absolutnie niezwykły, bo z udziałem miejscowego zespołu Siły Połączone. Zapraszamy Was i zapraszam jeszcze teraz też do modlitwy pieśnią Ogarnij mnie płomieniu. Dobrego dnia.